co się dzieje. Pies mnie atakuje. Uru. Pies mnie... Nie, ja nie widzę. Nie, zobaczy... nie, nie widzisz go, bo on jest prawdziwy. I zobaczy mnie w okularach, ale nie powinien się przyzwyczaić do tego widoku. A ty coś tak kręcisz? No, próbuję znaleźć swoje miejsce. Ty na no, się czaisz się jak prawdziwy ninja. Shogun. Ninja BHP. Dzień dobry, witam was serdecznie wszystkich w kolejnym naszym nagraniu. Dzisiaj jesteśmy w troszeczkę większym gronie. Witamy naszego gościa, witamy naszego patrona Damiana. Naszym gościem dzisiaj jest człowiek odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, mianowicie Artur Kamiński z firmy BHP VR. Słyszycie, że jesteś? Oj, Artur, od razu mam do ciebie pytanie. Czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, że macie konkurencję na północy, która nazywa się dokładnie tak samo jak wy, tylko ma człony przesunięte? Na północy Polski czy na północy Europy? Tak, na północy Europy? Polski. Nie, na północy. Wiemy. Tak, tak, zdaję sobie z tego sprawę. Jakby już tak ta firma druga od 3 lat gdzieś prosperuje. Tak, tak, widziałem to kiedyś. To. A no, wpadłem przez zupełny ja to... przypadek, mówię, podzielę się tą informacją. Słuchaj, znam rynek. Bardzo się cieszę, że żeś przyszedł do nas, ponieważ dziękuję bardzo za stanowisz mniej więcej... Cieszymy się. Stanowisz dokładnie tą samą kategorię produktów VR-owych, że tak się wyrażę, którą nam przedstawiał Grzesiek Kobuszewski z Forhe VR. Stanowicie ten człon ratownictwa naszego Polsce. Historię Grześka znam, nie wiem, czy miałeś okazję oglądać wywiad, jak Grzesiu był u nas i opowiadał, jak to się stało, że w zasadzie z tego swojego całego ratownictwa przeszedł VR. Natomiast wiem, że ty byłeś, no, praktycznie można powiedzieć, że jesteś, bo to jest na zasadzie takie, że zawsze się jest, jesteś strażakiem, tak? Jak to się stało, że wszedłeś do tego całego świata VR? Okej. Okay. Historia ma swój początek, właściwie to tak, żeby uporządkować, to ja jestem cały czas strażakiem, czynnie działającym i jeżdżącym do, no właśnie, do działania ratowniczych. W Państwowej Straży Pożarnej pracuję, w jednej z warszawskich jednostek. I między służbami, tak od 13 lat prowadziłem sobie szkolenia i uczyłem ludzi, jak się zachować bez pożaru. Jakieś 4 lata temu, wracając de facto z Gdańska, zastanawiałem się, jak zabrać ludzi do pożaru, bo jakby na swoich szkoleniach uczyłem ich praktycznego użycia gaśnicy, dotykali tych gaśnic na specjalnych trenażerach takich pożarowych. I 4 lata temu stwierdziłem, że chciałbym im opowiedzieć o ewakuacji, chciałbym im zabrać do takiego pożaru, no, ale przecież nie zabiorę człowieka do płonącego budynku, bo mu zrobię krzywdę. Więc zacząłem szukać rozwiązania i trafiłem na mojego partnera biznesowego, z którym utworzyliśmy razem firmę, Adama Stachowskiego. Adam miał wtedy własne studio VR-owe, które produkuje do tej pory zresztą różnego rodzaju aplikacje. I tak 4 lata temu stwierdziliśmy, że zrobimy coś fajnego, zrobimy coś razem i wyprodukowaliśmy pierwszą aplikację. De facto nie zabraliśmy od razu ludzi do pożaru, tylko zabraliśmy ludzi do wypadku drogowego i wyprodukowaliśmy aplikację z prawdziwym pożarem samochodu. Gdzie mamy zadanie wcielić się w osobę, która widzi wypadek i podejmuje działania ratownicze, tak? Cała sekwencja tam jest zdarzeń od powiadamiania, od rozstawiania trójkąta, od wybijania szyby, od gaszenia tego samochodu. Łącznie, że się wcielamy w rolę strażaka i gasimy już na koniec samochodu bojowego, więc jest naprawdę ciekawa historia. I to była nasza pierwsza aplikacja. Po tej aplikacji stwierdziliśmy, że może zrobimy coś innego, coś kolejnego. Jeszcze nie chciałem przystępować do produkcji tej aplikacji, której sobie wymarzyłem na początku. Z tego względu, że to też były, można było powiedzieć, początek takiej wirtualnej rzeczywistości. Bo my wtedy działaliśmy, ja pamiętam pierwszą aplikację, jak zrobiliśmy razem z Adamem. No i nie tylko z Adamem, bo jeszcze tam jest szereg osób, które za tym stoi.
To była na telefonie S8, gdzie wkładaliśmy do tych plastikowych okularów. Jeszcze pamiętam S8, S6, S7, ten telefon mocno mi się grzał, a więc wkładałem go do lodówki, a potem dopiero do tych plastikowych okularów, żeby można by było obejrzeć cokolwiek. Dopiero jak wyszedł praktycznie Oculus Go, to rozpoczęła się taka mocniejsza produkcja tych aplikacji, bo wtedy stwierdziliśmy, że to będzie łatwiejszy dostęp dla ludzi dzięki okularom Oculus Go. I drugą aplikację, jaką zrobiliśmy, to jest aplikacja poświęcona poparzeniom. Też taka strażacka w sumie mocno, gdzie tam uczymy się różnych metod opatrywania ran metodą dłoni, metodą dziewiątek, oceny powierzchni poparzeń. Ale aplikacja zrobiona w hollywoodzkim stylu. Jest to moja ulubiona aplikacja w gruncie rzeczy. Z tego względu, że wcielamy się w brygadę antyterrorystów i mamy zadanie odbić zakładnika, naszego figuranta, on jest nawet nazwany w tej aplikacji. I razem z tą ekipą, zanim dojdzie do takiej szkolenia safety, jak gasić człowieka, jak używać gasic, jak używać hydrantów, jak opatrywać, to jeszcze po drodze mamy taką zabawową aplikację, gdzie musimy zestrzelić na przykład kamery, musimy zrobić to w tak umiejętny sposób, żeby nas nikt nie usłyszał. Mamy broń, z której możemy skorzystać. Oczywiście do ludzi nie możemy strzelać, ale do obiektów różnego rodzaju, które musimy unieszkodliwić, strzelamy. Mamy łączność z naszą bazą, gdzie cały czas nam podpowiada anioł, akurat tutaj jest Angel, podpowiada nam, co mamy zrobić w danej sytuacji, więc jest to pełnowymiarowa, można by powiedzieć, gra, w której się uczymy w późniejszym etapie, jak użyć gaśnicę, jak zgasić siebie samego, bo też tam jest pokazana, rekomendowana przez NFPA metoda samoautoratownictwa, czyli stop, drop and roll, jak się zapalą na nas ubrania, co zrobić, i w wirtualnym świecie możemy to świetnie pokazać. Ta aplikacja została praktycznie, w tym momencie jest praktycznie od nowa przebudowywana, troszeczkę inaczej wygląda jak na początku, już opowiadam ostateczną wersję tej aplikacji praktycznie. Z tego względu, że też jakby nowe możliwości się pojawiły, choćby Oculus Quest, choćby 6 stopni wolności w okularach, więc dzięki temu my też możemy dać fajniejsze doznania, choćby hand tracking, który mamy teraz, który w ogóle już ułatwia korzystanie, i dzięki temu te aplikacje są coraz fajniejsze. I to była druga aplikacja, dosyć drastyczna z tego względu, że mamy tam osobę poparzoną. Jak opatrujemy ją, rozcinamy jej ubranie, to zrobimy to nieumiejętny sposób, to potrafimy ściągnąć kawałek skóry, więc to jest aplikacja naprawdę mocno realistyczna. Jako ciekawostka powiem, że tam pracowaliśmy z kaskaderami. Grupa Zbyszka Modeja, chciałbym gorąco pozdrowić. A niesamowicie ludzie, którzy powiedzieli, no słuchajcie chłopaki, w Pitbullu, czyli jak kręcili, bo oni też brali udział przy kręceniu scen do Pitbulla, tylko więcej niebezpiecznych scen to chyba mieliśmy w Pitbullu, ale tyle podpaleń to my w ogóle jeszcze nie mieliśmy. Ich tam mordowaliśmy. No dobra, teraz się podpalcie bez maski, a teraz z maską, a teraz ubrania, a teraz nogi, a teraz całe ciało. Jakby 8 godzin praktycznie scen polegało na kręceniu odpalania ludzi, a potem dodaliśmy do tego renderowane różnego rodzaju obiekty i uzyskaliśmy dosyć fajne, wydaje mi się, że fajną grę. Jeżeli chodzi o właściwie tą aplikację, od której się miało wszystko zacząć, czyli ewakuacja, ochrona przeciwpożarowa, też wydaje mi się, że dosyć fajna historia jest, ze względu, że jak zaczynaliśmy kręcić tą aplikację, no to najpierw szukaliśmy obiektu, który byśmy mogli spalić i nagrać to kamerami 360. Więc zaczęły się próba rozmawiania z dużymi firmami budowlanymi, czy nam udostępnią jakiś
budynek do spalenia, gdzie wszyscy się pukali, mówili, że wy jesteście nienormalni. Jakby chciał spać i spalić budynek, to tak, byśmy chcieli to nagrać od środka i wykonać z tego materiał potem do aplikacji. Tak po 4 miesiącach szukania stwierdziliśmy, ok, budujemy własny budynek i go spalimy, tak? A gdzieś niedaleko Warszawy, taka naprawdę mała miejscowość, gdzie były 3 domy, znalezienie takiej miejscowości też było wyczynem, ale udało nam się, gdzie były 3 domy w całej miejscowości, 4. powstał nasz, a wybudowaliśmy no, budynek, by miał przebudować budynek administracyjno-biurowy, w środku oczywiście, bo na zewnątrz to przypominał makietę taką większą, tak? Ale w środku faktycznie był odwzorowany co do wyposażenia, co do instalacji ochrony przeciwpożarowej, włącznie z hydrantami, włącznie z gaśnicami, gdzie później w postprodukcji się okazało, że my to wszystko zrobiliśmy modelami 3D, czyli renderowanymi tymi modelami wykonaliśmy, ale na tamten czas jak kręciliśmy, to jeszcze o tym za bardzo nie myśleliśmy. Podpaliliśmy ten budynek, oczywiście była straż pożarna, która zabezpieczała całe te nagrania. Podpaliliśmy go kilka razy, bo jakby nie chcieliśmy go naraz spalić, bo zresztą zależało na pewnych ujęciach, właśnie choćby zgaszenia biurka, zgaszenia szafy płonącej, ale nie tylko gaśnicą, ale i też hydrantem i zadziałania systemów, więc chcieliśmy to uchwycić. No i oczywiście potem przyszła sama esencja, czyli rozwoju pożaru i doprowadzenie do rozgorzenia, gdzie uczestnik będzie mógł być i obejrzeć sobie to rozgorzenie od środka. A w normalnym świecie najprawdopodobniej by nie, na pewno by nie przeżył takiego widoku, a wirtualna rzeczywistość dała nam to doświadczenie, że ta osoba może przeżyć to. Nawet mamy pewne rozwiązanie, które pozwala mu odczuć temperaturę. Znaleźliśmy na targach, nasz CTO przywiózł z targu z Chin, z VR, taką nakładkę, gdzie grzeje się po prostu twarz na okularach. Więc ta imersja jest naprawdę fajna. Ta aplikacja też jest możliwość jej personalizowania. To znaczy możemy wstawić część własnych widoków, choćby korytarzy, planów, bo wiadomo, ta ewakuacja w różnych budynkach jest różna i też nam zależało na tym, żeby uczyć osoby na ich budynkach. Ogólne zasady są wszędzie znane, aczkolwiek też było bardzo wiele dyskusji na temat ogólnych warunków ewakuacji wśród specjalistów w naszej branży, bym powiedział, że jest bardzo dużo sprzeczności i dyskusji. Więc też musieliśmy się oprzeć na jakimś standardzie, no, że w Polsce ciężko jest znaleźć taki standard pełnowymiarowy, który by opowiedział, jak ta ewakuacja od początku do końca ma być wykonana i jest to bardziej powiedziane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powinno być to zapisane. No a w tych instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego jest to różnie zapisane. Każdy zapisuje na swoją modę, bym powiedział. A więc odnieśliśmy się do British Standard, dokumentu, który ma tam pewnie ponad 100 stron, który opowiada o ewakuacji, gdzie były badania prowadzone w zależności od tego, ile jest osób w budynku, w zależności od tego, jaki jest wiek osób, to taka będzie też prędkość poruszania się, w zależności od tego, jaki będzie system pożarowy, to też taki będzie różny efekt tej ewakuacji. Jakby odnieśliśmy się do tego British Standard i na tej podstawie stworzyliśmy aplikację, która ma zadanie nauczyć pewnych zachowań podczas pożaru i ona wyróżnia tak naprawdę 2 scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest, co zrobić, gdy odkryjesz pożar, a drugi scenariusz, co zrobisz, gdy zobaczysz, gdy usłyszysz alarm pożarowy, czyli ta częściej występująca sytuacja. A tak swoją drogą się zastanawiam, czy macie tutaj czujki dymu jakieś od pożaru? One są, spokojnie, tak. Ja wiem, że ty przyszedł zawodowiec, bo cię patrzę teraz krytycznym wzrokiem. Są czujki, no to mamy takie BHP, że człowieku mucha nie siada. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie takie, dlatego że wy macie tak
kilka tych produktów, tak jak patrzyłem na waszą ofertę, ale jedna rzecz to was wyróżnia w zasadzie, jeśli chodzi o pozostałe firmy oferujące wszelkiego rodzaju produkty szkoleniowe, to jest to, w jaki sposób wy je udostępniacie. Bo to jest właśnie ciekawe, ponieważ większość firm bazuje i działa na zasadzie takiej, że produkują jakiś soft na swój sprzęt, dzwonią do klientów, na zasadzie takiej, jak zawsze powtarzam słowa Adriana Łapczyńskiego, drogi klienci, oto jest VR, przedstawiają im, jak to ma mniej więcej wyglądać, jadą i szkolą ich ludzi. Natomiast wy podeszliście do tego troszeczkę inaczej, dlatego że wy oferujecie niejako platformę z modelem sprzedaży, subskrypcji i tego typu działań, gdzie sprzęt może można mieć spokojnie własny. To jest mega ciekawe. Tak. Generalnie założenie jest takie, żeby dotrzeć jak najszerzej do osób, które się będą szkoleć, żeby zautomatyzować te szkolenia. Jakby sama idea, jakby aplikacja produktem, ale wydaje mi się, że tutaj takim fajnym rozwiązaniem, które wypracowaliśmy razem w teamie, jest automatyzacja, tak to nazwijmy, automatyzacja szkoleń. To znaczy, stworzyliśmy platformę, na której dany uczestnik się loguje. W trakcie tego, czy ma swojego maila lub też ma jakiś tam login inny, w zależności jaki sobie tam ustali w firmie. I każde jedno szkolenie, które wykona, jest odnotowane w takiej bazie e-learningowej, gdzie ta osoba odpowiedzialna za szkolenia, a widzi, aha, a ten pan to akurat przeszedł szkolenia z pierwszej pomocy i mu się to odhacza, ten przeszedł z ochrony przeciwpożarowej, tu mu się odhacza. Jakby jest taka osoba odpowiedzialna za szkolenia, może kreować ścieżkę rozwoju tej osoby i ta ścieżka może być 100% wirtualnej rzeczywistości, tak? Żeby można było to zrealizować, urządzenia muszą być w firmach. Urządzenia muszą być na miejscu, więc to musi być dostępne w momencie, kiedy ta osoba ma czas na szkolenie. No, trzeba sobie też, ja sobie zdaję z tego sprawę jako BH-powiec, że bezpieczeństwo jest ważne. Natomiast dla firmy najważniejsze jest funkcjonowanie i zarabianie pieniędzy. Oczywiście bez bezpieczeństwa tego nie będzie, więc trzeba to wszystko wypośrodkować. Więc jeszcze lepszym rozwiązaniem jest, gdy jest przestój produkcyjny, gdy pracownicy mają chwilę wolnego, nie mają akurat takiego natężenia pracy i w tym momencie mogą podejść i skorzystać z okularów wirtualnej rzeczywistości i zaliczyć dany moduł szkolenia. Dzięki temu sprawiliśmy, że praktycznie dostęp do naszych aplikacji odbywa się przez internet, więc potrzebujemy mieć urządzenia u siebie w firmie i tutaj tak naprawdę nie mamy ograniczeń co do urządzeń. Każdego producenta, od choćby Pico, choćby Oculus, choćby też w niektórych rozwiązaniach będą na telefonach komórkowych dostępne, nie wszystkie, bo nie wszystkie te bardziej zaawansowane jednak wymagają innych producentów. Jeżeli któryś z urządzeń dostępnych na rynku posiadają firmy, pobierają z internetu naszą aplikację, poprzez przeglądarkę logują się do systemu, który my nazywamy SkillSive. W tym SkillSive mają pełen raport. Mają pełen raport o efektach szkolenia, mają raport, jakim poszło szkolenie, kto zaliczył szkolenie, w jakim czasie zaliczył szkolenie. Więc jakby całe jest to tak pomyślane, żeby też mierzyć danego pracownika, co dla mnie jako osoby, która prowadzi szkolenia, nie tylko zresztą z ochrony przeciwpożarowej, ale i z BHP, zawsze takim wyzwaniem, można było powiedzieć, jest zmierzenie tych umiejętności. Oczywiście możemy zrobić im test, i na podstawie tego testu możemy wyciągnąć jakieś wnioski, no ale nie wszystko idzie na tej karcie papieru wytestować, tak? Pewne sytuacje trzeba wykreować. I jeżeli kreujemy, robimy symulację danych sytuacji i ocenia to trener, trener ma różne dni. On czasami ma lepszy dzień, czasami gorszy dzień i może ocenić różnie. Aplikacja zawsze będzie miała
ten sam dzień i zawsze będzie mierzyć tą samą miarą. Nigdy nie będzie inaczej mierzyć. Jakby jesteśmy w stanie dzięki temu określoną ilość grupę porównać. Prosty przykład. Szkolimy się z obsługi wózków widłowych, tak? Jest szereg wymagań na te wózki widłowe, gdzie te szkolenia dedykują o tym, czy sprzęt będzie potem sprawny, bo jeżeli osoba wie, jak zadbać, wie, co sprawdzać i wie, co powinno być podczas codziennych przeglądów, a co rocznych, w konsekwencji badanie na niezależnych firm outsourcingowych, które zajmują się analizą choćby tych wypadków w wózkach widłowych i choćby ocenianiem tych wózków widłowych, pokazują, że 30% mamy mniej wypadków z uwagi na to, że osoba wiedziała, co ma zrobić w danym obszarze tego wózka widłowego. Wiedziała, jak ma wykonać dany przegląd. Więc no, jeżeli wszyscy pracują na tym samym systemie i cała firma się przeszkoli w danym systemie, no to możemy otrzymać jakiś obraz, który do tej pory był bardzo ciężki do uzyskania, no bo wchodziła firma X pana Krzyśka, czy tam pana Damiana i prowadziła swoje szkolenia, niekoniecznie te szkolenia były identyczne jak drugiej firmy szkolenia, więc no, ciężko było to zmierzyć. Wynikiem zapewne były egzaminy państwowe w UDT, ale zanim, choćby korzystając z naszej aplikacji, zanim pójdziemy na takie egzaminy z UDT, to pracodawca jest w stanie już powiedzieć, czy ten pracownik zaliczy, czy nie zaliczy danego egzaminu, bo aplikacja go zmierzy, a przede wszystkim też go nauczy, bo to jest, też dostaje feedbacki. No i co najfajniejsze, też może w łatwy sposób wykonać obsługę danego urządzenia, choćby też pomiarowego, choćby też nie tylko jazdy, bo jazda, jest wiele aplikacji dotyczących jazdy wózkami widłowymi. Natomiast jakby dużo szerzej poszliśmy nawet w rozwiązania techniczne wręcz do pokazywania poszczególnych układów danego wózka. No tak po znaczy to, co mówisz odnośnie, to, co mówisz odnośnie tego, że to jest wszystko miarodajne, no to jest podstawowa zaleta całej technologii VR, że mamy tam powtarzalne scenariusze, które są zawsze powtarzalne i praktycznie jeśli chodzi o ilość scenariuszy, są nieskończone. W cudzysłowie oczywiście. No to jest właśnie ta jakby największa zaleta szkoleń VR, ta powtarzalność cały czas dokładnie ta sama. Idąc dalej, jeśli chodzi o waszą ofertę, to ona jest dość taka, bym powiedział, no, bogata, bo macie tak, macie szkolenia w porze, macie ewakuację, macie pomoc VR, macie też to gaszenie człowieka, jest bezpieczeństwo na drodze. Można sobie wybrać, co człowiek chce, tylko powiedz jedną rzecz, czy te wszystkie szkolenia, one w jakikolwiek sposób one łączą się ze sobą w pewną jakąś całość, czy każde z nich stanowi kompletnie osobne doświadczenie, czy to jednak należałoby robić je w jakiejś kolejności? Nie. Generalnie to są tematy, które nie wszystkie, ale większość tematów występuje przy szkoleniach okresowych BHP, czy też szkoleniach wstępnych. Jakby się skupiliśmy też jakby na wymaganiach, które no, ma pracodawca, ma postawione, że ma przeszkolić, ma zrobić szkolenie okresowe BHP, a w szkoleniu okresowym BHP muszą być szkolenia z pierwszej pomocy. Więc jakby tutaj mamy te szkolenia z pierwszej pomocy. Muszą być szkolenia z ochrony przeciwpożarowej, no to mamy to szkolenie z ochrony przeciwpożarowej. I teraz tutaj, czym będziemy szli w różne branże, no to będą różne szkolenia. Dla operatorów wózków widłowych to wiadomo, muszą być związane z zagrożeniami z wózkami widłowymi. Dla hakowych będą, dla przedstawicieli handlowych będą aplikacje, które no, jest bezpieczeństwo na drodze, aczkolwiek to jest tak szeroka aplikacja, że z niej to każdy może skorzystać, kto jest kierowcą. Więc jakby my sami dobieramy sobie szkolenia, które chcemy, jakby zarządzamy tymi szkoleniami poprzez platformę Skillset. Nie musimy ich wszyscy przechodzić. I odpowiadając na to twoje pytanie, one nie są jakby obowiązkowe, że wszystkie mają być zaliczone i wtedy mamy 100% zdane szkolenie, tylko dobieramy je do swoich potrzeb. W platformie Skillset, zresztą kupując od nas produkt, nie kupujemy jednej licencji na jedne okulary i też nie kupujemy jednej aplikacji. My dajemy dostęp
do wszystkiego, co mamy i do tego, co będziemy mieć. Bo to też jest taka inwestycja w nas, kupując taki produkt i zaufanie do nas, no ale my też się odwdzięczamy, bo te aplikacje są coraz lepsze. Powiem na przykładzie jednego klienta, jak zrobiliśmy pierwszą prezentację naszego produktu. Kupił aplikację, która była w początkowej wersji. Jak przyszliśmy do niego po jakimś tam czasie i pokazaliśmy mu ten produkt, on założył i mówi tak, okej, ale ja co innego widziałem. Tak trochę byliśmy zszokowani, czy dobrze, czy źle, czy dobrze, że coś innego, czy może powinniśmy wrócić do starej wersji. On powiedział, nie, to jest super, kurczę, tak? No, jak on zaczynał z nami współpracę, to jakby inne były możliwości techniczne, a jak dostarczyliśmy ten produkt finalny, to się okazało, że możliwości techniczne się zmieniły i my też się zmieniliśmy z tymi możliwościami technicznymi. Więc no to świadczy o tym, że to niestety czas pokazuje, jak to szybko idzie do przodu. Nie? Tak, i my też rozwijamy, no wirtualna rzeczywistość bardzo szybko idzie do przodu, mam wrażenie, że trochę za szybko. No więc my też rozwijamy nasz produkt i ci, co kupili od nas licencję, to oni mają ciągle wsparcie i aktualizację tej licencji. Te aplikacje zmieniają się. Oczywiście to też nie jest, że co miesiąc je zmieniamy, tylko zmieniają się w jakimś tam określonym trybie. Czym młodsza aplikacja, to tym częściej się zmienia, ale te starsze aplikacje, które są dłużej na rynku, to one jednak pozostają w podobnej formie. Ale na przykład teraz z powrotem wróciliśmy do ochrony przeciwpożarowej i też ta aplikacja będzie zmieniana. Klient, który kupił czasami aplikację pierwszą, na końcowej wersji może otrzymać jeszcze zupełnie inną, dużo lepszą aplikację w ramach tych samych praktycznie pieniędzy. Tak? On wybiera, czy skorzysta sobie z szkolenia. Pierwsza pomoc, pożarówka, to jest jego decyzja. Ma dostęp do wszystkiego, do całej platformy i do wszystkich aplikacji, które są. Które będą. A w tym roku też mam zaplanowanych trochę aplikacji do zrobienia. Patrzyłem na wasze materiały na kanale YouTube. Powiem ci, zauważyłem jedną rzecz. I to jest może takie, albo ja nie zauważyłem, ale wydaje mi się, że chyba nie miałem okazji jeszcze widzieć coś takiego. Ewidentnie widać było, że stawiacie bardzo, teraz akurat jest taki czas, bardzo wysoki poziom higieniczny, bo jesteście chyba pierwszą firmą, która prowadzi tego typu szkolenia, gdzie uczestnicy wszyscy posiadają takie fajne nakładki higieniczne. A propos nakładek w ogóle, to już taki temat na topie tam z tyłu chyba nawet jest, dosłownie na dniach pojawiły się nakładki VR-covera na Google Oculus Rift i Oculus Questy. Dlatego też sobie tak skojarzyłem to, bo jak do tej pory widziałem jakiekolwiek nagrania różnych firm, nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast u was wyraźnie było to widać, że każdy uczestnik posiada tą nakładkę. Podejrzewam, że to było, nagrania były robione chyba jeszcze przed tą pandemią, no bo nie było możliwe praktycznie robienie takich spotkań w trakcie pandemii. Tak. Także to jest jedna taka rzecz, która mnie zaskoczyła. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem się zapytać, to powiem ci, że tak, jesteście troszeczkę tajemniczy. Dlatego, że przeglądając waszą ofertę, czy to u was na stronie, czy na kanale YouTube, nigdzie nie znalazłem faktycznego nagrania, jak wygląda aplikacja. Jest tylko i wyłącznie jedno, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze. I przynajmniej ja tak znalazłem. I co zauważyłem, nie wiem, czy tak samo wyglądają pozostałe produkty, ale wy żeście postawili chyba tylko i wyłącznie na filmy 360. Okej, okay, już wyjaśnię. Nie, generalnie jeżeli chodzi, czy my postawiliśmy na filmy 360, to nie wyłącznie. I bym powiedział, że my robimy takiego miksa 360 z renderem. To nie jest też proste, bo jest wiele problemów przy tym. Natomiast efekty są niesamowite i daje nam to bardzo, bardzo realne rozwiązania. Natomiast... Tak, no właśnie, jak oglądałem ten film odnośnie tego bezpieczeństwa na drodze, to to jest zrobione genialnie, bo to jest faktycznie film 360, jest to niesamowicie imersyjne. Oczywiście z elementami, co mamy w danym momencie robić, wideo jest zatrzymywane, wybieramy, wideo leci dalej. Dla mnie to jest naprawdę genialne. Tak. No te obiekty, które możemy dotknąć i możemy poruszyć, to są wszystkie jakby obiekty renderowane, które możemy złapać fizycznie.
Natomiast same sceny są planowane no, do przodu i jak popełnimy błędy przy tych scenach, to czasami jest ciężko wrócić. Ale postawiliśmy na tą technologię z dwóch względów. To jest bardziej dla nas, dla odbiorców naturalne jeszcze. No, oczywiście jak ta technologia się zmierzy, to może zmieni to może te renderowane sceny przy tych przenośnych urządzeniach, nie wymagających komputerów, bo to też jest jakby dla nas bardzo ważne, będą na tyle wystarczające, że będzie można pójść w renderowane obiekty. Całkowite sceny, czyli te scenerie renderowane, tak bym powiedział. A póki jeszcze nie ma takich urządzeń, które dadzą nam bardzo wysoką jakość, to postawiliśmy tylko na renderowane obiekty, które możemy złapać i wykonać. Aczkolwiek, to tak jako ciekawostkę powiem, przy kręceniu wózków widłowych w ogóle nie wystąpił wózek widłowy. Ani razu się nie pojawił. No, czy pomijając tam gdzieś poboczne sceny, ale jak kierowanie wózkiem widłowym było, to było zupełnie z innej technologii zrobione. I w ogóle jak kierujemy, to kierujemy wózkiem renderowanym, ale jeździmy po filmie, co też jest bardzo super efektem. Dało nam to bardzo fajne możliwości. Znaczy, bardzo fajne efekty. Jakie możliwości? Tak, tak. No, więc tak to po części wygląda, jeżeli chodzi o te renderowane sceny. Niektóre sceny mamy w aplikacji całkowicie renderowane. Całkowicie renderowane. No, też to wynika z pewnych rzeczy, że czasami w renderze jest łatwiej coś zrobić niż na tym filmie po prostu. I pokazujemy niektóre rzeczy w renderze, aczkolwiek jest ich nie za wiele, natomiast są. Staramy się opierać na tych naturalnych obrazach. One są dużo trudniejsze do zrealizowania, no bo to trzeba zaplanować od początku do końca, jest to film, tak? Choćby w pierwszej pomocy bierze udział, tutaj pozdrowienia dla Wojtka Zielińskiego, aktora, choćby dla Agaty Skórskiej tak samo, która występowała w naszej aplikacji. I to trzeba było zaplanować, trzeba było napisać scenariusz, trzeba było dać grę aktorską, trzeba było dać emocje. Trzeba było zagrać z aktorami, trzeba było zagrać, przepraszam, z kaskaderami. Mało tego, no podczas kręcenia potrącenie przy drodze, kaskader miał przelecieć nad samochodem, a de facto został uderzony, wybił szybę i odbił się, jakby no nie wyszło to do końca. Natomiast, ale wyszło bardzo naturalnie. Ale wyszło bardzo naturalnie, w środku mieliśmy kamerę i też ten efekt wybitej szyby w środku i tego uderzenia. Jemu się nic nie stało na szczęście, to było najważniejsze, że mu się nic nie stało, ale efekty, które uzyskaliśmy i połączenie tych efektów jeszcze z pracą naszych programistów, z modelami dają no, bardzo fajne efekty, które no, można zobaczyć. I odpowiadając też na pytanie, bo pytanie było, że nie widać naszych filmów poza tym jednym, masz rację. W czasie pandemii próbujemy nadrobić te straty i próbujemy pokazać to na YouTubie i będą się coraz częściej pojawiały materiały na YouTubie, na naszych kanałach. Będziemy pokazywać te nasze aplikacje, bo w sumie nie mamy się, nie musimy się kryć. Natomiast też co jest fajne, to najlepiej się pokazuje wirtualną rzeczywistość w okularach wirtualnej rzeczywistości. No to na pewno, no to bez dwóch zdań. Aczkolwiek ja śledzę wasz kanał YouTube i to parę dni temu praktycznie pokazała się wasza najnowsza produkcja odnośnie gry kryminalnej BHP. Czyli chociaż jak ja zobaczyłem chyba pierwszy wpis gdzieś, nie pamiętam czy to na Facebooku, na LinkedInie, już nie mogę sobie tam przypomnieć. Gra kryminalna BHP. To by mi się kupy kompletnie nie trzymało, ale jak zobaczyłem twój film, który nagrałeś, 15 minut takiego wstępu, jak to ma działać, no to powiem ci szczerze, że to jest świetny patent, bo tu mamy elementy szkoleniowe, elementy grywalizacji, co jest w tym momencie bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz, używacie tam cardboarda. Tak, tak. Używamy cardboarda, naszego polskiego, tej rodzimego dostawcy. Słuchaj, jeżeli chodzi w ogóle, no to jest.
Znaczy, właśnie chciałem się zapytać, na czym to tak naprawdę ma polegać? Bo to ja rozumiem, że to jest jakaś zagadka kryminalna, którą trzeba w jakiś sposób rozwiązać, tyle tylko, że cały film, który ty prezentujesz, kończy się już na wyborze, do kogo mamy się zgłosić z danym dowodem znalezionym. Dalej wszystko jest owiane tajemnicą. Tak, dalej można zobaczyć to na naszej platformie e-learningowej, czyli jakby jeszcze osobny inny produkt, który mamy przygotowany. Produkt, nad którym też długo myśleliśmy, a czasy pandemii spowodowały, że mieliśmy troszeczkę więcej czasu, żeby usiąść do niego. Tak mam wrażenie, że przez tą pandemię więcej pracuję jak wcześniej i cały zespół. Natomiast to jest, każdy musi przychodzić szkolenia BHP, tak? I każdy ma dostęp też do okularów bardziej zaawansowanych, natomiast każdy ma dostęp do swojej komórki. Problemem w szkoleniach BHP jest to, że są obowiązkowe i nudne bardzo też, tak? Więc są różne metody, żeby były bardziej ciekawe te szkolenia. Mi osobiście bardzo się podobają wszystkiego rodzaju gry i one bardzo angażują te gry w różny sposób. Jeżeli uda nam się, większość naszych aplikacji też jest tak robiona, że to jest w formie jakiegoś scenariusza, w formie jakiegoś zdarzenia. To jest tak, że to nie jest, że my dostajemy suche fakty i się uczymy, tylko my jesteśmy postawieni w daną sytuację, w dane wydarzenie, w daną historię człowieka, w którą się musimy zaangażować, mamy bohaterów, dobrego, złego. I tak naprawdę praktycznie każda aplikacja na okulary jest zrobiona. I ta aplikacja, która jest na platformie e-learningową, ona jest taka pomieszana. Ona jest część zagadki, mamy na komputerze, którą rozwiązujemy. No i mamy sceny, gdzie się udajemy na miejsce zbrodni, a tak naprawdę w cudzysłowie z miejsca, mogę zrobić cudzysłowie tutaj? Wstałem z tym. No i teraz weź tu usiądź. I weź tu usiądź teraz właśnie. Muszę się tutaj. Okej. Właśnie. Wracając tutaj do. To jest pomieszane z komputer, z VR-ami, z cardboardami. Założenie jest takie, że w tych cardboardach przenosimy się w różne miejsca. I te miejsca, no tutaj niektóre są filmowe, ale 90 z nich jest całkowicie renderowanych. Czyli poprzez kliknięcie na QR kod wchodzimy w miejsce, gdzie dookoła się rozglądamy, tak jak wasz pokój, i mamy różnego rodzaju ślady. Musimy zebrać te ślady, potem dowody musimy zebrać tego wypadku, potem te dowody konsultujemy z różnymi specjalistami. I na przykład, przepraszam. Mamy teraz psa i mojego syna. Nie, syn, to jest ja to rozmawiam teraz. Tak, no kurczę. Na serio. Dacie chwilę przerwy, zrobimy? Dobra. To ogarnę. Poszło cięcie. Tego poszło nie ma, cięcie, tego tak? Nie było. Dobra. Grywalizacja. Tak. Ten jest bardzo ciekawy, co zagra. Grywalizacja. Jeżeli chodzi, właściwie to nawet bym powiedział, że to, że to nie jest grywalizacja, tylko to jest. Grywalizacja to mam wrażenie, że to jest tak jakby konkurencja między. Grywalizowanie uczestników, a tutaj bardziej nam zależy na spowodowaniu ich zaangażowania dany scenariusz, a w tym scenariuszu chcemy ukryć im nudne przepisy BHP, nudne przepisy z prawa pracy i to, co tak naprawdę jest ciężkie do przyswojenia w fajny sposób, to tutaj wkładamy, będąc na tym miejscu, tak jak mówiłem wcześniej, że zakładamy okulary, przenosimy się na miejsce zbrodni, a miejsce wypadków w pracy, ja to nazywam miejsce zbrodni, bo one są tak, no bo to są nieszczęśliwe wypadki ludzi, którzy są, tak, którzy, no i te de facto te wypadki, które, o których są w tej grze, to są prawdziwe wypadki, zanonimizowane, w grudzie nie mamy danych,
i te wypadki się wydarzyły i ta osoba musi ustalić faktyczną przyczynę tych wypadków. A no oczywiście ciężko jest graczowi ustalić faktyczną przyczynę wypadku, bo nie jest specjalistą. Nie wie do końca, co się wydarzyło, więc dowody zebrane może konsultować ze specjalistami, którzy go naprowadzają. Są też oczywiście dowody, które błędnie go naprowadzają, które wprowadzą go w koli rów. A on zbiera te dowody i na podstawie analizy, czyli takiego już swojego przemyślenia na ten temat, jak już zna odpowiedź, to zgłasza się do swojego szefa i tam jest quiz. Tam jest quiz, gdzie musi rozwiązać wszystkie pytania. Jeżeli rozwiąże wszystkie pytania, no to dostaje odpowiedź. Oczywiście on podaje tą odpowiedź, ale są pytania bardzo szczegółowe o daną wiedzę, o dane przepisy, o przepisy dotyczące ręcznych prac transportowych też, takie dosyć szczegółowe, dosyć trudne, gdzie opowiedzenie normy o pracach, ręcznych pracach transportowych, no jest bardzo ciężkie i takie trudne do przyjęcia. Zresztą innych przepisów też nie są niekiedy łatwe, więc tutaj pokazujemy im prawdziwą historię, prawdziwy wypadek i prawdziwe komentarze w grze. Im jest łatwiej, to jakby nie pokazujemy osobno, ten przepis mówi tak i tak, nie. Mówimy, słuchajcie, nie będzie zbioru przepisów wszystkich, to dojdzie do wypadku. Ten wypadek widzieliście, a na niego się nie tylko składał przepis BHP, ale i prawo pracy, i medycyna, i psychologia, i ogólny stan człowieka. Pokazujemy holistycznie, bardzo podchodzimy do problemu, a w tym holistycznym podejściu mamy wyciągnięte takie smaczki specjalistyczne, których się dowiadujemy i które dają nam całość, bezpieczeństwo, pojęcie bezpieczeństwa. Czyli ten cały pakiet tych wszystkich prac zbieracie do kupy, żeby on był zjadliwy dla osób. Dokładnie tak. Siedzieć dokładnie w tych literkach, tak. I tak dalej. No dokładnie tak, to żeby to w ogóle na tej platformie e-learningowej, którą mamy, która jest połączona z cardboardami, jest dużo więcej doświadczeń, nie tylko jakby związanych z, też jest pierwsza pomoc, pożarówka, na cardboardy właśnie, taki osobny, zupełnie osobny produkt, który tutaj wypuściliśmy. Niezależnie jakby z powszechnymi okularami takimi bardziej zaawansowanymi, poszliśmy w cardboardy i mówimy, zobaczcie, też można fajnie się szkolić i learningowo, bardzo imersyjnie, bardzo ciekawie. Zapraszamy na tą platformę, jak mogę skorzystać tutaj wszystkich, którzy potrzebują takich szkoleń. Bo to jesteśmy. Wszyscy, którzy potrzebują szkoleń BHP, zapraszamy do nas na platformę learningową. Aczkolwiek jedna rzecz, bo ja przejrzałem wasze FAQ, FAQ chyba albo blog, ja już nie pamiętam, tam było wiele takich pytań i jedno pytanie zapamiętałem i to jest też do ciebie, Damianie, bo to wiąże się też w zasadzie z tą branżą, Damian zajmuje się szkoleniami. Jest jedno takie fajne pytanie, na które ja odpowiedź znam, ale ty musisz na nie odpowiedzieć wszystkim, którzy będą to oglądać. Czy aplikacja VR zastępuje całkowicie szkolenie VR? Okej. Czy aplikacja VR zastępuje całkowicie szkolenie, tak? Tak, takie było pytanie. Odpowiedź jest u was na stronie. Jaka jest odpowiedź? Generalnie to ma być narzędzie, które ma wspomagać trenerów. Czy zastępuje? Czasami tak. Czasami daje nam dużo większe możliwości, tak bym powiedział. Natomiast fizycznie no trzeba czasami wykonać tą, nie wiem, pierwszą pomoc, no serca, zgasić ten pożar, żeby jakby to zobaczyć. Natomiast nie zawsze jest ku temu możliwość. Jakby ja bym tutaj nie porównywał w takim kontekście, czy zastępuje. Bym raczej odpowiedział, że wspomaga i jest narzędziem w rękach trenera. Jak będzie w przyszłości, tego mi ciężko jest powiedzieć, jak to się rozwinie. Być może będzie tak jak teraz, że my sobie rozmawiamy i to będzie trening, będzie tutaj 40 osób na naszych szkoleniach, będziemy się spotykać i wtedy no, też będzie narzędziem wirtualna rzeczywistość w rękach trenera, bo zawsze będzie musiał być ten człowiek, który będzie prowadził, tak jak my jesteśmy teraz. Więc to jest narzędzie, które ma to zadanie wspomagać. Bo wracając na przykład do straży pożarnej. Ciężko sobie wyobrazić sytuację taką, że przysłowiowo mówiąc, puszczamy jakiś budynek z dymem,
przychodzi no. Jakaś ekipa, która to gasi. Ktoś popełnił jakiś błąd, zrobił coś źle, zrobił coś za wcześnie, zrobił coś za późno. No nie można rzucić im hasła, dobra chłopaki, chodźcie, spróbujemy jeszcze raz, bo tego budynku już nie ma. Prawda? No to prawda. To jest świetny przykład właśnie na to, że jednak w VR-ze mamy cały czas powtarzalność scenariuszy. Oczywiście nie będziemy mieli tam do czynienia z fizyczną wodą, nie będziemy mieli do czynienia z fizyczną temperaturą. Na człowiek można już pewne takie elementy może gdzieś tam mieć, no ale to też nie będzie w 100%. Także faktycznie to jest narzędzie, które tylko może wspomóc w pewnych aspektach. Tak, aczkolwiek tutaj fajną aplikację, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, bo też jak jeździmy po Polsce, mamy takie seminaria też edukacyjne związane z wirtualną rzeczywistością. Spotykaliśmy się w tamtym roku no, z 200-300 BHP-owców. My przejechaliśmy całą Polskę praktycznie z naszymi rozwiązaniami, rozmawialiśmy z specjalistami. I też spotkaliśmy ludzi, którzy mają swoje projekty wiarowe. A i tutaj pozdrowienia dla Centralnej Szkoły Ochrony Przeciwpożarowej w Częstochowie, którzy zbudowali razem z profesorem Grabowskim, też pozdrowienia z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Profesor Grabowski zajmuje się w ogóle, ma swoje laboratorium. Fajnie by było, jakbyście zaprosili, ma swoje laboratorium związane z wirtualną rzeczywistością. Zapraszamy. Naprawdę bardzo ciekawa postać i bardzo dobry specjalista. I też czasami ja mam okazję akurat spotkać się, porozmawiać i poznawać produkty, choćby które robić ze strażakami. I tutaj chciałem powiedzieć o produkcie, który zrobili do szkoleń pożarów wewnętrznych. Taki typowy dla fachowców, dla strażaków. Szkolenie z obsługi prądownic. I też jakby rozmawiamy z... Potem się spotykamy na takich meetingach, które my organizujemy, przychodzą różni ciekawi ludzie i nam mówią o swoich problemach, swoich obawach, jak oni rozwiązują pewne rzeczy, jak oni podchodzą do tych treningów VR-owych. No i tak jak patrzę, to co zostało stworzone, to jest dużo bezpieczniejsze, no bo ci strażacy teraz, ja wiem, że może to powiem, ci strażacy, którzy ćwiczą w kontenerach ogniowych, dymowych. Oczywiście to jest potrzebne, ale to jest niesamowite narażenie naszego zdrowia i życia, bo tam są substancje rakotwórcze, mutagenne, które bezpośrednio my jesteśmy izolowani w ochronie dróg oddechowych, ale to pozostaje na ubraniach i na skórze. Jakby kontakty takie wielokrotne mogą doprowadzić w późniejszym czasie do poważnych chorób. Wirtualna rzeczywistość coraz jest lepsza i coraz większe możliwości. Oni właśnie stworzyli takie szkolenia, które mają zastąpić te komory. A no jaki smus, to jest smus. No, pożarze, wiadomo, trzeba złapać za tą prądownicę i zgasić, ale ten VR ma być tak dobrze zbudowany, żebyśmy my potrafili to wykonać potem to w prawdziwych działaniach. Ma nam dawać to pewność siebie, pokazywać zjawiska. I ja myślę, że to jest ten kierunek, że nie tyle rady, jeżeli ktoś myśli, że go nie dotknie wirtualna rzeczywistość w branży szkoleniowej, no to może się zdziwić, bo to jest bardzo dużo możliwości. Zaczyna być po prostu wszędzie. Nie tylko w szkoleniach. W szkoleniach gdzieś tam 12%, a tak naprawdę jak sobie popatrzymy na inne rynki, no to się okazuje, że no to szkolenie to wirtualna rzeczywistość. Tak, ale mieliśmy gościa z Bartosza Żuka z HTC. Oni dość mocno badają te wszystkie właśnie poziomy, procenty i podobne rzeczy. Szkolenia są branżą, która najbardziej... Pomijam gaming oczywiście. Szkolenia są branżą, która najbardziej wymaga właśnie angażowania tej wirtualnej rzeczywistości. Ja mam też takie pytanie. Z punktu widzenia szkoleń właśnie tego typu, jaki element sprzętu VR-owego jest najważniejszy? Jaki element sprzętu VR-owego jest najważniejszy? Tak. Przynajmniej według ciebie. Mhm. No, według mnie no to jest dobre okulary, są najważniejsze, jeżeli chodzi. Ale mówimy o urządzeniu, czy mówimy o... Nie mówimy o sensie. Skąd pytanie? Dlatego, że ja wiem, że Finowie, którzy pracują w zasadzie z najlepszymi programami VR-owymi, XR-owymi na świecie, oni prowadzą w tym kierunku badania i tak mniej więcej od kilku tygodni śledzę w ogóle ich wyniki. I co się okazuje, ludzie, którzy są szkoleni, mają jakby zupełnie inne wymagania niż ludzie, którzy korzystają z gogli na co dzień. Gracze, nie gracze, którzy wymagają na przykład
wielkich powiedzenia, bardzo dobrego śledzenia. Tam nastawienie jest zupełnie inne, a mówimy tutaj o rozdzielczości dokładnie w tym naszym punkciku 5%. Tam nie jest ważny kontekst pole widzenia. To prawda. Tam nie są ważne kontrole. Ja samo... Ważny jest tylko ten... To ja już odpowiem, jaki według moich obserwacji i to tych szkoleń zrobiliśmy bardzo dużo. A jednym z najważniejszych elementów to jest brak kontrolerów i to, co teraz wchodzi nam na rynek, śledzenie dłoni. Bo tak jak czyli to, co chciałem powiedzieć w początku, czyli dobór odpowiedniego urządzenia, które nam umożliwi, tak? Śledzenie dłoni, wykonywanie tymi dłoni. Jeżeli to z tym, czym się najwięcej borykamy bardzo często w szkoleniach, to jest to, że trzeba nauczyć osoby obsługi danego kontrolera. Jak rozmawiamy, nawet co rozmawiałem z chłopakami z Częstochowy, ze szkoły, a oni też jakby mówili, że to też barierą wejścia dla nich było właśnie obsługa urządzeń. Jak my jeździliśmy szkolenia, mieliśmy podobne problemy. My spotykamy się z różnymi ludźmi, z ludźmi, którzy pracują na liniach produkcyjnych, z kierownikami, z dyrektorami, z prezesami, którzy różnie każdy sobie z tym radzi z obsługą tych kontrolerów. I część szkolenia jest poświęcona, nieduża część szkolenia, no bo to nieduża, ale jest poświęcona jednak obsłudze. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o pełnej automatyzacji, a my mówimy o automatyzacji, że te okulary mają być na zakładach pracy i osoby mają się samodzielnie szkolić z tego, więc tutaj musimy przejść przez barierę tłumaczenia, jak używać okularów. Po prostu sama założyć i nagrać. I teraz w naszych nowych aplikacjach używamy praktycznie dłoni, nie musimy używać kontrolerów. I dla mnie to jest najważniejsze. A jak już ma być kontroler, to niech będzie najprostszym kontrolerem, jaki może być, tak? To naprawdę prosty kontroler. Ważnym elementem też jest, o czym też bardzo często rozmawiam z programistami, to jest takie nauczenie mechaniki pamięci mięśniowej użytkownika, bo ja wiem, że niekiedy możemy zrobić coś, że klikniemy i się wydarzy, na przykład odbezpiecz gaśnicę. Moglibyśmy to zrobić w bardzo prosty sposób, kliknąć i wyjdzie nam zawleczka z gaśnicy. Natomiast przykładam uwagę do takich szczegółów, że osoba ma złapać tą zawleczkę i pociągnąć tą rękę do tyłu, tak jak fizycznie widzimy, i ma fizycznie wykonać ten ruch, żeby były zapamiętane przez nasz mózg poszczególne elementy sekwencji ruchowej. To też do tego przykładamy uwagę, bo niejako ma być szkolenie praktyczne wirtualnej rzeczywistości, tak? Więc trzeba zachowywać to, co może być w podstawie tej rzeczywistości. W stanie zagrożenia ich mózg otworzy po prostu daną sekwencję ruchową. Będzie im prosić. Albo staną przed gaśnicą i będą ręką klikać w stronę gaśnicy, że może zacząć. Nie działa. Właśnie o to chodzi, żebyśmy ich nie uczyli błędnych zachowań. I do tego trzeba szalenie uwagi, ostrożności przykładać, żebyśmy mogli wypracować dobre szkolenia. Ale tak jednym słowem to dłonie i najmniej kontrolerów. To co powiedziałeś o kontrolerach, dokładnie mówisz te same słowa, co mówił Adrian Łapiński. Pozdrawiam Adriana z Epic VR. Że śledzenie dłoni, też z tym śledzeniem dłoni nie do końca jest to tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast jeśli chodzi o kontrolery, tak, kontrolery powinny być najprostsze, najlepiej, żeby posiadały jeden przycisk zero-jedynkowy, bez żadnych innych rzeczy. Mam jeszcze do ciebie jedno takie pytanie, bo wiem, że wy działacie nie tylko na rynku polskim, działacie też poza granicami. To macie też troszeczkę wiedzy, bo rozumiem, że poza granicami kraju oferta jest podobna, tyle tylko, że wyłącznie zmieniacie język aplikacji, tak? Tak. Generalnie... Powiedz mi w takim razie, czy widzisz różnicę w zainteresowaniu pomiędzy naszym rynkiem a rynkami innymi? Ja powiem ci, jak to jest w sumie dobra historia, jak byliśmy w Düsseldorfie razem z Adamem i z Markiem, tutaj osoba, która jest przedstawicielem na tamtym region, Norbertem również. Zaczęliśmy rozmawiać, pokazywać nasze aplikacje, no, Düsseldorf olbrzymie targi, ja pierwszy raz byłem na targach, to olbrzymie.
target punkty bezpieczeństwa. 16 takich wielkich hali. Jak u nas pierwsze moje targety były w Katowicach, gdzie dotrzymałem nagrodę i to była jedna mała hala. Otrzymaliśmy razem z firmą nagrodę za innowacyjne rozwiązanie dla safety. I ja myślałem, że to były duże targi. Jak pojechałem do Zeldorfu, to takich 16 hal było. I tam spotkaliśmy różnych ludzi z całego świata. I choćby na przykładzie Niemców, którzy nam, my im pokazywaliśmy aplikację i trochę tak powiedzieliśmy do nich, że trzeba im powiedzieć, co to jest wirtualna rzeczywistość, opowiedzieć trochę o tej wirtualnej rzeczywistości. Oni tak mówili do nas, nie, ale znamy wirtualną rzeczywistość. My mamy inne potrzeby, my wiemy, co to są okulary, my potrzebujemy programów, tak? Jakby w różnych miejscach jest różna świadomość tego. Akurat Niemcy mają, mam wrażenie, dosyć dużą świadomość, ale i nie wszyscy, bo to też nie można generalizować. W Wielkiej Brytanii też jakby tam działamy na tamtych rynkach. Też jest stosunkowo wysoka świadomość rozwiązań wirtualnej rzeczywistości. No tak to po części wygląda. No, firmy wiedzą, że muszą w to zainwestować. Inwestują. Dokładnie. No to bardzo fajnie. Arturze, bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś. Damian, czy masz pytanie jakieś do Artura? Ja chyba pytań nie mam, bo akurat kilka produktów tutaj z BHB VR widziałem i też testowałem i też jestem pod wielkim wrażeniem. Także pytań na tą chwilę nie mam, albo może jedno, bo wspominałeś tutaj właśnie o tym, że tą aplikację w fabule kryminalnej, co mi się bardzo podoba, ogólnie kojarzę jakby to szkolenie, takie typowe szkolenie fabularne i learningowe z tym, że teraz przeniesione do VR-u. To, bo wspominałeś o tym, że to jest szkolenie dedykowane na cardboard, ale rozumiem, że to szkolenie możecie również przeznaczyć na inne gogle, w sensie na jakieś Oculusy, czy Questy, czy Go, czy inne urządzenia. No tak, jakby z tym to akurat nie ma problemu. Nawet bo to jest takie trochę, to jest trochę taki miks, połączenie. Część robimy na platformie przez komputer, a te sceny, które wymagają od ciebie przeniesienia się do jakiegoś, na chwilę jakiegoś świata i zajrzenia tam, czy jakby takiej drogi wykonania na miejsca różne, może być na każde urządzenie i to tak mówimy tutaj cardboard, ale nawet również możemy tabletem się tam udać i sobie dookoła się porozglądać, a czy będziemy mieli Oculus Quest, czy HTC, czy jakieś inne urządzenia, to nie ma większego znaczenia, bo też tak projektujemy nasz aplikacje, żeby działały na wszystkie urządzenia. Tak, jak najbardziej. To jest tak, że jak wchodzę na waszą platformę e-learningową i chcę skorzystać z jakiejś aplikacji VR-owej, to ona już jest dostosowana do każdych gogli, czy w jakiś sposób? Nie wszystkie jeszcze. Wszystkie. Aplikacje, które teraz wychodzą, najnowsze, one są na nowym systemie robione i one działają na wszystkie urządzenia. Włącznie z tym, że też mamy cały system jakby stworzony budowania aplikacji, który został opracowany przez naszego CTO. I jak budujemy aplikacje, to one zarówno działają, odpowiednie ruchy działają na hand tracking, na pady, na przeglądarkę, czyli też sterowanie przez klawiaturę. Jakby jest to stworzone systemowo podejście. Są skrypty odpowiednio podobierane, napisane, więc programiści wykonali te kawał roboty. Jak budujemy tą aplikację, to są budowane praktycznie na różnych poziomach sterowań w zależności od tego, kto będzie korzystał z danego urządzenia. No tak to po części wygląda, tak. Jeżeli tutaj jeszcze, bo w sumie to tak nie odpowiedziałem do końca na to pytanie. Dwie aplikacje już są dostępne na wszystkie urządzenia, pozostałe są przenoszone. Te starsze, które były wykonane, są przenoszone, że one są kompatybilne, będą z każdym jednym rozwiązaniem.
Tak. No to też jest chyba potrzebne, żeby się nie zamykać na jednego dostawcy okularu, bo kurczę, sporo tych dostawców jest, nie? Już teraz coraz więcej wychodzi. No nadążyć za tym wszystkim teraz jest naprawdę ciężko. Bo, a jeszcze w tym roku mamy przynajmniej jeszcze jedną porządną premierę, tutaj mówimy o Riverbank G2. Pico Neo praktycznie już jest dostępne w przedsprzedaży w Stanach, u nas ma być dostępne Q3, Q4. Także nadążyć za tym faktycznie jest mega ciężko. Ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję Arturze tobie. Damianowi też bardzo dziękujemy. Damian jest naszym pantrodem. Wam także dziękujemy. Ja wam się kłaniam serdecznie, bo jest to nasze ostatnie nagranie z gościem przedwakacyjne. Ponieważ okres wakacyjny nie nagrywamy niestety, no powiedzmy okres taki dość mocno ogórkowy, każdy chce troszeczkę odetchnąć, ale już od września wracamy z nagraniami. Jest duża szansa, że jeszcze w czerwcu będzie na samej górze robiony meetup na większą ilość osób. Cały czas badamy, jakiej to ma być formie. Wszystkie informacje będą u nas dostępne. Dzięki jeszcze raz serdeczne. Wam oboje. Dziękuję bardzo. Na razie. Cześć. Dziękujemy. Cześć.